No hej, w kolejnych ślimakach witam wszystkich, czyli Widgeta i ewentualnie Hasara. Nasze ślimaki radzą sobie na razie dobrze. Co tu się dzieje generalnie? No więc, tak jak wcześniej mówiłem, tutaj zablokowaliśmy drogę tym do rozwoju, żeby oni nam tutaj nie przeszli, oraz tym, żeby oni wymusić też rozwój w drugą stronę. Teraz, jako że mam dostęp teraz do 7 już planet, których bezpośrednio mogę zarządzać. Mam przed sobą teraz parę wyborów. Mogę najpierw skupić się na tych planetach tutaj. Szczególnie na tych, gdyż ona ma 19, jak widać, pól, więc to jest dobra planeta do kolonizacji. Jednakże teraz kolonizacja tej planety nie na wiele mi się zda, w sensie jeżeli chodzi o ekspansję, tak? Lepiej to zostawić na późniejszą chwilę, więc teraz mamy opcję ewentualnie tej, ona ma 14, tej, która ma 13, jednakże kolonizacja tej planety, mimo że ona ma tylko 60% tutaj, jak to by po naszemu powiedzieć, chłopcy, zdolności, jak bardzo, po prostu jak bardzo procentowo nasze popy, nasza ludność będzie przystosowana do życia, więc to jest 60, normalnie jest 80, chyba że są Gaia Worlds, wtedy jest 100, ale 60 jest to dosyć do zaakceptowania dobra ilość, więc generalnie teraz po prostu mamy dwa wybory, tutaj 21, bardzo dobry, lub tutaj 13, teoretycznie gorszy wybór, ale kolonizacja tego układu pozwoli nam zagarnąć w zasadzie tutaj wszystko. Gdy tutaj z kolei niespecjalnie się musimy martwić póki co jeszcze, bo tu jest jedno z tych upadłych imperium. Ono się nie będzie rozwijało i dla nas kolonizacja tej planety też nie powinna ich zbytnio zdenerwować, tym bardziej, że mamy z nimi dobre układy. Co się w międzyczasie dzieje, też dobudowuję flotę, gdyż miałem tutaj mocne spadki i nie za dużo tutaj tego było, a wszyscy moi sąsiedzi są po prostu już teraz w stosunku do mnie superior przynajmniej, a na to sobie nie można pozwolić, jak oczywiście. Tutaj szczególnie taka mała porada, jeżeli jesteśmy w widoku tutaj galaktyki, tutaj możemy zmieniać różne ten są, tu jest na przykład Empire Map Mode, czyli on będzie pokazywał nam wszystkie tu imperia. Tutaj jest Diplomatic, czyli jakie mamy, jeżeli mamy jakieś na przykład z nimi tutaj jakieś deale czy coś takiego, to tu wszystko właśnie ten kolor pozwoli nam ocenić mniej więcej ich. Szary jest generalnie taki neutralny, co nie. Tutaj jest jeszcze mapa opinii tak samo. Im bardziej zielony, tym lepsza opinia. Jeżeli będzie ktoś miał czerwony kolor, to znaczy, że no źle się dzieje, tak? I tak samo tutaj jest attitude, tak, prawda? Czyli też nastawienie do naszych przeciwników. Generalnie powiedzmy, będziemy tutaj trzymali się w tym widoku póki co. Tu jest jeszcze taki rzecz, details map. Ja generalnie gram na wyłączonym. Co to robi? Już wam pokażę. Klikając to, wyświetla nam, robi się trochę bałagan poniekąd, bo wyświetla nam wszystkie kopalnie i tak dalej. Klikając to, wyświetla nam tylko te kopalnie i układy, z których jeszcze po prostu nie używamy, tak? Gdzie nie zbudowaliśmy stacji albo kopalni i tak dalej, co nie? Więc po prostu dla lepszej czytelności czasami warto to wyłączyć, aczkolwiek można włączyć od czasu do czasu, zobaczyć na przykład tak jak tutaj mamy, że są anomalie do wykrycia i warto wysłać tam później w wolnej chwili naukowca. Kolejna rzecz, w Utopii pojawiają się tradycje i teraz tak jak mówiłem, na początku odkryłem tylko, zaadoptowałem Prosperity, żeby tylko mieć dostęp do tej zniżki na ten Mining Station, po czym odkryłem całą tutaj ekspansję i w tym momencie zrobił się dla nas dostępny jeden z tych Ascension Perks. Więc teraz każdy z nich daje coś, na przykład ten pozwala terraformować szybciej, tutaj dodaje nam 10 do researcha, tutaj poszerza granice i tak dalej, i tak dalej. Ja zazwyczaj co robię? Biorę tutaj
Mastery of Nature. On pozwala usunąć, tak samo jak mamy na przykład naszą planetę główną i są tutaj ten Tile Blockers. One na naszej startowej planecie po prostu potrzeba tylko minerałów, żeby usunąć. Z kolei na wszystkich innych planetach wszystkie to, raz, że będzie trzeba zapłacić oczywiście też dużo, czyli można sobie policzyć na przykład na takiej planecie, gdzie jest 2, 4, 6, 8 takich pól, to będzie nasz kosztował 800 energii, 800 kryształów, plus czas, plus jeszcze czas, który będziemy potrzebować, ażeby technologię odkryć, które nam pozwolą na ten. Więc to są bardzo, bardzo duże oszczędności według mnie, więc ja zazwyczaj biorę właśnie to. W tym momencie teraz każda moja planeta, którą mam, powiedzmy tutaj, widzicie, teraz zrobiły się żółte, więc mogę po prostu je teraz zwyczajnie usunąć jeden po drugim bez zużywania po prostu i czasu na naukę, na technologię, jak i po prostu nie korzystając, nie wydając dosłownie ani grosza, tak? Więc czym prędzej to robimy, pozbywamy się tych, przepraszam, tutaj już byłem, pozbywając się wszystkich tych właśnie zbędnych tutaj pól. I teraz właśnie tutaj się robi na statek kolonizacyjny, więc ten statek kolonizacyjny, jak wspomniałem, wyślę tutaj, ona ma prawie 60%, ale tu się już, tu mi już zwiększy, jeżeli zakładałem, że będę miał te zasoby w swoich granicach, będzie plus 5 oraz jeżeli planeta jest w naszych granicach, będzie później można ją terraformować. To będzie kosztowało też trochę zasobów, energii zwłaszcza, ale będzie można zmienić jej klimat na bardziej nam przyjazne i tak też właśnie to uczynimy. Kolejna jeszcze szybka sprawa, bo nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem, ale wywnioskowałem tam wcześniej z rozmowy z Hasarem, że on używa posterunków granicznych do poszerzenia terytoriów i oczywiście jest to jak najbardziej wskazane. Generalnie jednak kolonizowanie to jest priorytet, tak? Wprawdzie tutaj jest tylko pokazane, że mamy na przykład różne trade i tak dalej mogą zwiększyć tą liczbę z 3 do więcej, 14, 20 nawet w późniejszych etapach. 7 już jest bardzo przyzwoitą ilością, 5 jest nawet wystarczającą na początku. Ale gdy dojdziemy do tego momentu, że już mamy tutaj limit określony, tutaj jest coś takiego jak zakładka pod F5, planety i sektory. I teraz klikając Create New Sector, możemy, ja tego teraz nie będę klikał, bo mi to zeżre influence, ale generalnie każdy sektor musi składać się z co najmniej jednej planety, więc klikając na przykład tutaj ten plusik i później kolejne plusiki w okolicznych, wcielamy planety do sektorów i każda planeta w sektorze jest odejmowana od tej głównej liczby tutaj. To warto robić w późniejszym etapie gry, albo gdy już mamy planety rozwinięte, albo na przykład rozszerzamy się na wiele kierunków i po prostu ta liczba szybko się kurczy, więc wtedy zakładanie sektorów to jest podstawa. Niestety jest też łyżka dziegciu w tym wszystkim, że sektory są zarządzane przez komputer i oprócz kilku takich paru podstawowych opcji, nie mamy na nie wpływu, oprócz tego, że możemy budować tam tylko kosmoporty, to na powierzchni nie możemy robić już absolutnie nic. Więc czasami patrzymy, komputer wyprawia tam głupie rzeczy, więc no różnie z tym bywa, no, ale coś za coś. Później, gdy na przykład się nam zwiększy znowu liczba, zawsze można tą planetę jakąś z sektoru odjąć i przejąć nad nią kontrolę i zrobić to, co się chce zrobić i tak dalej, ale to już będzie w następnym może razie. Ja już teraz skończę i nagram może coś któregoś kolejnego dnia, jak już trochę gra ruszy się do przodu i sytuacja się tu trochę wyklaruje, bo na razie karty się tutaj rozkładają na stole i zobaczymy, co z tego wyniknie. No nic, pozdrawiam.